21 września na Górnym Borze w Skoczowie odbyła się impreza plenerowa pod hasłem Dzień Pupila. Chętnych, by pokazać swoje zwierzaki, nie brakowało, a pupilem Skoczowa 2024 roku została jaszczurka o imieniu Stefan. Tradycyjny Dzień Pupila, pupili nie brakuje na Górnym Borze w Skoczowie. Tak jest. Tak co roku organizujemy dzisiaj Dzień Pupila, więc w tym roku i na przyszłym, tak myślę, tak samo się uda wszystko i będziemy ten dzień taki właśnie spędzamy z pupilami naszymi spędzać. No bo to jest okazja właśnie, żeby te swoje zwierzaki tutaj pokazać, żeby z nimi przyjść, ale też będziecie wybierać chyba tego najładniejszego pupila, czy co to za konkurs? To jest, bo wiem, że jest. Tak, to jest konkurs, czyli wybory Górnego Boru, pupila z Górnego Boru. Aha. Polega na tym, że każdy, kto ma jakieś zwierzę, nie musi być pies, nie musi być kot ogólnie. Jaki jest zwierzaczek? Widzę, że dzisiaj jest jaszczurka nawet. Tamte roku była wiewiórka, więc są ogólnodostępne możliwości i zwierzęta. Czyli nie tylko z psem, nie tylko z kotem, ale też z takimi troszeczkę bardziej egzotycznymi. Dokładnie. Ja już się dowiedziałam, że za rok też będzie Dzień Pupila i planujecie super niespodziankę. Tak jest. Każdego roku planujemy zawsze jakąś niespodziankę. W tym roku mamy alpaki. Ale na przyszły rok już mamy, jak to się mówi, zarezerwowanego pana, najlepszego w Polsce zaklinacza psów. Więc nie tylko będzie opowiadał nam o tym, jaki dostaje najgorsze przypadki takich właśnie psów, które nie idzie wychować, trudnych, a on właśnie tym się lubuje, że on to umie, potrafi, ale także przyjedzie z pieskami różnego typu, na przykład mistrzem Europy w frisbee i jeszcze właśnie psami obronnymi. A już jest jakiś termin, bo to już Państwo mogą rezerwować. Tak, terminy na razie to jest, dzisiaj jest wrześniowy termin, więc chyba taka mi się daje data, zostanie już chyba z nami ten Dzień Pupila, ponieważ co organizowaliśmy przez wakacje, było za ciepło i niektóre pupile szybko musiały wracać do domu, bo nie wytrzymywały tej pogody. No tak, dzisiaj też jest ciepło, ale nie tak jak nie, tak, przez tak. Wakacje. A skąd pomysł, żeby właśnie takie wydarzenie zorganizować? Bo to która edycja już? No, ostatnio to liczyłem chyba szósta już. Szósty rok pod rząd działamy. Pomysł, wydaje mi się, że też posiadam pupila i tak to właśnie od tego powstało. Także z panią Marią Juroszek tak się też poznaliśmy. I tak działamy właśnie z Stowarzyszeniem Przyjaciół Zwierząt AS, które każdego roku zbieramy na ich podopiecznych i cieszymy się, że coś się udaje i coś im pomagamy. Szczęśliwa posiadaczka tego oto pięknego kociaka. Proszę tak nam jest. Powiedzieć, co to za rasa? To jest kot bengalski, kotka bengalska właściwie. Kotka dwuletnia. Bengalska dwuletnia. Tak jest. Grzeczna. I jak śpi, to tak. Słyszałam, że się budzi w nocy. Budzi się w nocy, budzi się w dzień, awanturuje się, dyskutuje, jak widać. No właśnie, czy takiego kota też można wytresować, wychować? Można, można, robi sztuczki. Teraz nie zrobi, ale robi sztuczki, gada na przyciskach, domaga się jedzenia o każdej porze dnia i nocy, zabawy. Więc... To jest kot trudny w utrzymaniu? Nie, znaczy wymaga dużo poświęcenia uwagi na zabawy, gdzieś tam musi być faktycznie bardzo aktywnie, żeby się kot nie nudził. Jak się nudzi, to wpada na różne głupie pomysły, typu otwieranie szafy, wyciąganie wszystkiego. Czyli trzeba jej zająć po prostu czas. Tak jest. A jak się wabi, bo nie zapytałam? Ula. Ula? Ula. Ula. Cześć, Ula.